Święty Andrzeju, skąd pochodzisz? Co możesz opowiedzieć o swojej rodzinie? Urodziłem się pod koniec XVI wieku, w roku 1591, w małej miejscowości zwanej Strachocina koło Sanoka. Moi rodzice byli szlachcicami, bardzo pobożnymi i wykształconymi osobami, którzy kochali Polskę i Kościół, ale jednocześnie byli ludźmi porywczymi. Zresztą, tak jak cała moja rodzina. Mówisz, że byłeś bardzo porywczy, a jednak zostałeś świętym. Jak to możliwe? To prawda. Miałem bardzo trudny charakter. Byłem młody, energiczny i bardzo kłótliwy. Jezuici w Braniewie, gdzie poszedłem do szkoły mając 15 lat, a później jezuici w nowicjacie, nauczyli mnie pracować nad swoim charakterem. Naprawdę? A w jaki sposób można pracować nad swoim charakterem? Jezuici nauczyli mnie zasady ich założyciela Agere Contra, co oznacza działaj przeciwnie do swojej wady lub pokusy. Kiedy czujesz pokusę lenistwa, to wtedy tym bardziej staraj się pracować. Kiedy nie chce ci się modlić, działaj przeciwnie i modl się trochę więcej. Kiedy chcesz się pokłócić i nie słuchać przełożonych, tym chętniej zrób to, co ci nakazują. W nowicjacie bardzo trudno było mi opanować moją porywczość, ale dużo się modliłem i stosowałem tę zasadę. Po kilku miesiącach nadal byłem pełnym energii młodym człowiekiem, ale już nie tak kłótliwym. To bardzo cenna rada, ale chyba trudno ją zastosować w życiu. Tak, jednak kiedy starałem się ją wprowadzać w życie codziennie, Zmianę widziałem już po kilku tygodniach. Zawsze nosiłem ze sobą mały zeszycik z długopisem i zapisywałem plus za każdym razem, kiedy udawało mi się opanować porywczość oraz minus, kiedy mi się to nie udało. To ćwiczenie zmuszało mnie do ciągłej refleksji i uważności na to, co robię i jak się zachowuję. Po miesiącu miałem już w swoim zeszyciku zdecydowanie więcej plusów niż minusów. Pod koniec nowicjatu byłem już innym, lepszym człowiekiem.